przedsłowie. Nie zaczynam tam, gdzie skończyłem. Kronikę roku 2019 skończyłem na maju, a teraz jesteśmy w końcówce listopada 2019. Wiem, że to jest duży przeskok, ale musiałem go wykonać, aby się rozgrzać i tym bardziej, że było dosyć mało materiałów źródłowych, bo przecież dawniej w zasadzie 70% czerpałem z kanałów Krzyśka, Wojtka i Meksyka, które miały dostępne stare filmy. Jednak obecnie Krzyśkowy kanał przestał być prowadzony, a Wojtkowy i Jarkowy spadły z rowerka lub są ukryte. Więc stwierdziłem, że muszę zacząć od czegoś, co w miarę dobrze pamiętam, a po pierwsze aferę krakowską pamiętam w miarę dobrze z jednej strony, a z drugiej strony miałem też tam ileś zapisków, czy też materiałów, na których mogłem się oprzeć i ilość archiwizacji jest całkiem spora, więc zaczynamy właśnie dlatego z tego miejsca. Druga połowa roku 2019 była istną uniwersową stypą. Poza pojedynczymi akcjami jak grillowy pogrom widzów, podlaska tragedia antyczna czy Kononowicz na kolorowym marszu w Białymstoku, nie dzieje się zbyt dużo ciekawego. Major wrzuca filmy, gdy wraca z jednego nitrotripa i najada się i wysypia, czyli Micha i Łycha, żeby ruszyć na kolejny nitrotrip, a przy okazji czasem jeszcze tam się pousprawiedliwia. Kononowicz nie nagrywa, bo podobno ma zajęcie komornicze i stwierdził, że skoro komornik mu wszedł na konto, to on nie ma zamiaru zarabiać. Mu na złość oczywiście. Założony jeszcze 3 kwietnia 2016 roku potężny kanał Kononowicz Original, mający wtedy około 100 tysięcy subów 23 września 2019 przestaje nadawać po dziś dzień włącznie. No i co, brzmi to trochę podejrzanie, prawda? Bo to jednak kanał z tak ogromną ilością subów i filmów, że aż trudno sobie wyobrazić, że Konon sam siebie zrezygnował z przychodów z tego kanału i z nagrywania na ten kanał i postanowił nic więcej tam nie wrzucić, natomiast wrzuca na bieżąco filmy na inne kanały, których właścicielem nie jest. Najbardziej prawdopodobna teoria mówi, że ten sam login i hasło do Kononowicz Original wędrowało między różnymi redaktorami i w pewnym momencie albo któryś z nich postanowił sobie zatrzymać dane do konta, lub na przykład Google też równie dobrze mogło narzucić w związku z tym dodatkową weryfikację, której przejść na przykład nie było jak, bo numer telefonu, pod którym było to wszystko zarejestrowane, dawno Krzysiek się go pozbył. 15 listopada na Wykopie pojawił się temat dotyczący zniknięcia około 100 filmów z tego kanału w przeciągu 2 miesięcy. Czytaj, od momentu, kiedy pojawił się ostatni film z Krzyśkiem na kanale Kononowicz Original, minęły 2 miesiące i nagle ktoś stwierdza: ej, zginęło 100 filmów z tego kanału, ktoś zrobił czyszczenie. No i zaczęto robić dochodzenie, w jakich okolicznościach się to wydarzyło. Przywoływana jest konwersacja, w której Pato, zapytany, czy wie, co się stało z tymi filmami, odpowiada: nie będę tłumaczył, bo i tak będzie dalej, że to ja, więc sensu w tym nie widzę. Jednym słowem, jest to cały czas tajemnicą szkolnej, którą może kiedyś jeszcze przyjdzie nam poznać. Na dzień dzisiejszy jedyne, co wiemy, to to, że roczne zarobki z tego kanału to minimum 2200 zł, a maksimum 18 tysięcy złotych i trudno stwierdzić, czy trafiają do Krzysztofa Kononowicza. Około 30 listopada 2019 Meksyk robi live, w którym razem z widzami rozkminiają coraz mocniej kręcącą się wokół szkolnej Monikę z Krakowa. Ja uważam, że jest to też jakiś wałek. Nie wierzę, że ktoś jedzie taki kawał z Krakowa po to tylko, żeby posiedzieć w tym, no nie oszukujmy się, w śmierdzącym domu z gościem, z majorem, już nie obrażając majora, bo wiadomo jaki wrócił z lasu, przesiąknięty rozpuchem i no nieczysty na pewno. I ta osoba chce z nim spędzać czas, słuchajcie. To jest po prostu, tak bardzo go lubi oglądać, to niech go ogląda. A jechać taki kawał z Krakowa po to tylko, żeby go posiedzieć chwilę z nim. Chociaż dużo widzów jeździ, no ale przepraszam bardzo. Ale ona jedzie pod tym kątem, żeby major, no, miał tak jakby nadzieję na to, że coś będzie, coś wypali, tu serduszko, tutaj kluczyk do serduszka. Czy od Krzyśka śmierdzi? Nie, dzisiaj nie śmierdziało, ponieważ Krzysiek się umył ze względu na wizytę tej owej pani. Natomiast była ta pani, oczywiście, że była. Co wniosła? Nie wiem, zamieszanie, jak na razie.
niosła na razie zamieszanie, a co z tego zamieszania wyniknie, tutaj różne są spekulacje. Kronika jest podobno świeżo w uniwersum i zafascynowana szkolną. Dzwoni po kilka razy w tygodniu do Wojtka, co jest wręcz pewnym archetypem przyszłych czarnych szprych, które jakimś cudem zawsze mają aktualny numer majora i robią mu wodę z mózgu, raz nakręcając, a raz dołując. Tego, co Krzysiek opowiada, to jakieś coś tam było, było całowanko, było przytulanko, czy w usta, nie wiem, bo nie widziałem tego. Może buzi jakieś było, ale nie wiem, czy w usta, czy w policzek, czy jak, no na pewno bez śliny, jak to tak zwanej, czyli bez języczka. Ale coś tam było, no więc też takie dziwne zachowanie. Słuchajcie, ja rozmawiałem z Moniką, no i pogadałem sobie z nią trochę przez telefon. I dziwne to jest takie dziwne, ja sam nie wiem właściwie o co chodzi, bo traktuję go jako przyjaciela, ale nie jako przyjaciela, takiego kolegę. Ale nie, też nie traktuję go jako przyszłego kandydata na partnera. Więc ja już kurwa nie wiem o co chodzi w tym wszystkim. Do Hania, no coś ty, Pablo 99, która kobieta by chciała do Hania, no. Być może tak jest, że Monika ma na celu generalnie przejęcie działki Krzysztofa i potajemnie chce przebić się do Krzyśka, oczekując przez majora, oczekując tego, no. Więc mówię, to ma gdzieś swoje drugie dno. Kurde, powiedziałem, uważaj na takie rzeczy, bo może być grubo. A on tego nie słucha, no to będzie sam sobie winien, chyba, jeżeli coś podpisze albo coś. Najłatwiej, tak jak Remik mówiłeś, po prostu wziąć albo kredyt, no, jak to się mówi, namówić majora na jakiś kredyt, podpisanie, na rozwinięcie na przykład firmy, działalności czy tam czego. Tak dalej nie zrozumie, będzie jęczał, najwyżej płakał, że ma kredyt, że ma pieniądze i tak dalej, że mu zabrali, ale tak do końca niczego nie załapie i jak się pojawi ktoś następny, jak tylko coś odłoży, to znowu go skubną, bo po prostu taki jest major, no. Tutaj mi ktoś napisał, Ralph Lauren, że to 700 zł to taka inwestycja długoterminowa. I tak też to podejrzewam. No bo też z drugiej strony, słuchajcie, która kobieta mądra, logiczna, myśląca logicznie, przepraszam, pojechałaby tam, siedziała i jeszcze pożyczyła dla Krzyśka 700 zł. Słuchajcie, bliskie osoby Krzyśkowi nie chcą pożyczyć pieniędzy, bo Krzysiek ma problemy z oddawaniem. A ona jemu pożyczyła tak od ręki, widząc ich pierwszy raz. No to jest też ciekawostka. W którym momencie dała dla Krzyśka 700 zł, to ja nie wiem, ale wiem, że dała chyba wczoraj, chyba tak. Ale pony, słuchajcie, padły słowa tej Moniki, a dla niej by tam nie przeszkadzało, jak on by od czasu do lasu wyszedł. No, ludzie, przecież ona doskonale wie, że on chodzi do lasu na nitro, nie? No, a jak komuś to nie przeszkadza, to coś jest nie halo, no sorry. Major też, no, wiąże się z tym, że on myśli, że i po ciupcia, jak to się mówi, i będzie miał kobietę, która będzie z nim, będzie się opiekować, ale major nie może tego zrozumieć i major nie może tego zrozumieć, że żadna baba normalna nie będzie, żeby miał na koncie milion, no to najwyżej skubnie go na milion i tyle, no. I tak to się skończy. I go puści kantem. Bo nikt nie będzie z facetem, który chodzi do lasu i przychodzi po dwóch dniach zawalony nitro, no. Wczoraj Monia była z dziewczyną, z jakimś facetem. I co ciekawsze, słuchajcie, jak rozmawiałem z Moniką, że powiedziałem jej, że przez telefon, że no ale wiesz, to nagrywanie takie tak zwanej spod spódnicy, tak jak ja tak zawsze mówię, nie? No to tak nie bardzo. Natomiast ona powiedziała, że ona nie wiedziała, że było nagrywane spod spódnicy i że z tymi osobami, które to nagrywały spod spódnicy, ona już kontaktu nie utrzymuje. Ile w tym prawdy jest? Słuchajcie, nie wiem, bo ona chyba dzisiaj była sama, z tego co wiem. Dzięki użytkownikowi Szkolna Uniwers zachowały się nagrania spod spódnicy. A konkretniej z wizyty Moniki w 29 listopada 2019, gdy Krzysztof zgrywa samca alfa i poniża majora przed Moniczką. Niech nie pierdoli mnie. Tak? Na drzewie. Wiesz? Niech mnie nie pierdoli. Bo ja za takie pierdolenie nie może zarobić. A jak ja leję, no, to o, tu może paść i nie chceć. Ja się boję. Bo ta ręka rolnicza. Aha, no tak. Wychowana. A to jest śmieć dla mnie. Nie mów tak. Śmieć. To jest śmieć. Zabij śmieciu. Nie można tak. Zabij śmieciu. Już zaczynasz? I się nie zrywaj. Bo dojdę tam. Odsunę co i... Dobrze. Już, o, i wyniosę. Tak. I wyniosę, bo ludzie mówili, wyjdź tebie. To dobrze. Ja mam pieniądze, skoro wyprowadzę się. Skoro to już. Sądzę. Już, masz pieniądze i... Sio! Czym przejechałeś? Tarybką. Tak? Nie, ósemką. Nie pierdolnie lepiej. Bo możesz popierdolić do mojego kutasa. No. I pociągaj. Będziesz się moimi kotami opiekował? Będę. Mam dwa. Jeszcze ja mam dać jeść. Jak no jedna Tereska, a druga Bodzia. Dwie kotki.
O, to będzie dobre banie. O, kurwa, kota ci było. Kota będziesz jeść? A wezmę jakiegoś hała. Lateksa. No, lateksa. O, wiem kogo wziąć. Sławciunia. Srawka. Sławunicę, srawka wezmę. Srawka, no. Dami, zaproszę jego, napoję. Powiem, oto panienki twoje, jeb, bo chcą w ciąży zajść. Ma dobrego kacka i jeb. A to nie wiem, jeszcze jeden problem. A to nagram, jak on, wiesz, to będzie śmieszne dla was. To towarzystwo jak on zwierząt. Jak pójdzie. To? Jak jeb, kotki twoje. Kotki moje? Tak. Jeszcze a ty nie dasz tak po kotce. Jeszcze one w ciąży. Każdy go ostrzega, ja już go też ostrzegałem, ostrzegał go Sławek, Srawek, przepraszam, ostrzegał go Srawek, ostrzegali go też inni ludzie chyba, którzy mu dobrze życzą, bo jaki jest major, taki jest, ale trudno, no, wszyscy się do niego przyzwyczaili, jakoś, mimo tego, że ma jazdy, tak samo zresztą ja, ale jakoś tam jest, no kurczę, jak zniknie, to będzie jednak trochę go tam brakować, nie, tego pysznego jedzenia i tych kłótni i tak dalej. I mówię, natomiast, no kurde, jeżeli major nie chce słuchać osób, które dobrze mu radzą, no to jak dostanie takiego kopniaka w dupę, jak nie daj Boże, ktoś mu wywali wała i weźmie kredyt na niego, za jego zgodą, no to będzie miał leżaki, no. I będzie sam sobie winien, bo tak naprawdę nie słucha ludzi, którzy tak jakby, no, starają się patrzeć na to pod innym kątem, nie? Poruszane są jej manipulacyjne triki kierowane do strusia, jak wysyłanie kluczyka do swojego serduszka i tym podobne. Brzmi to mega żenująco i bazarowo, ale dla Suchodolskiego jest to romantyzm pełną gębą. Jest w nią tak zaangażowany jak nigdy. Z ciekawych spekulacji pojawia się oczywiście wątek, jakoby to Paweł z Warszawy miał zaanonsować i podwieźć szkolniakom Monikę, mając na celu oczywiście przejęcie Belwederu. No wiecie, przez majora dotrze do Krzyśka, a przez Krzyśka do notariusza, a przez notariusza do władzy nad szkolną, a później nad całym światem. Warto przypomnieć, że dotychczas Paweł nie ujawniał swojego wizerunku, nikt nie wiedział, jak Paweł wygląda. Był taką tajemniczą postacią, która zjawiała się na szkolnej zazwyczaj w trybie interwencji podczas jakichś trudnych sytuacji. No i oczywiście krążyła o nim plotka, że chce przejąć Belweder, tak? No i taki był wtedy, w tamtym czasie, rysopis Pawła. W samym roku 2019 uratował skórę Krzysiowi podczas pierwszej afery cukrzycowej i po części też uratował majorowi, gdy załatwił mu pobyt w Houston, gdy jego wyprawy do lasu zaczęły mieć, no, już niepokojącą częstotliwość i coraz widoczniejsze skutki psychomotoryczne. Suchy też wyglądał po prostu jak śmierć na chorągwi i jest prawdopodobne, że ta interwencja była naprawdę w czasie. Oczywiście wątek finansowy też jest od razu poruszany, jakoby cała akcja miała na celu oskubanie strusia z forsy. Z legendarnych 30 tysięcy na koncie. Legendarnych, bo do dziś nie do końca wiadomo, czy Suchy się przechwalał, czy miał je naprawdę. Gdyż później wyszło, że on sam nawet nie wiedział, ile ma na koncie i po jakimś czasie sprzedawał już różne wersje, że takie pieniądze miał, że ich nigdy nie miał, albo że na koncie mu jakichś pieniędzy brakuje, albo że nigdy mu żadne pieniądze z konta nie zginęły. No, telenowela. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Wojtek miał odłożoną gotówkę w kwocie znacznej, tym bardziej, że w tamtych czasach terapeutka jakoś zafascynowała go koncepcją oszczędzania, no pewnie tłumacząc, że jak jest samotny i ma tylko Krzysia, to musi mieć jakąś poduszkę finansową, bo gdyby, nie daj Boże, Krzyśkowi coś się stało, to major będzie zdany wyłącznie na to, z czym taka sytuacja go zastanie. A jeżeli major po prostu oprócz kanału, wtedy chyba jeszcze nawet nie prowadził działalności, ale pewny nie jestem, nie miał nic, no to faktycznie mogłoby być to dla niego trudne. Później oczywiście pojawił się rzęch, monitoring, firma i jakieś oszczędności.
Tak czy inaczej mało wydawał, nie był rozrzutny tak jak w późniejszych czasach i miał startowe ulgi w swojej działalności. Teraz przecież co pół roku mniej więcej jest, że on musi zamknąć działalność, bo ZUS i podatki są za wysokie. Można by wytknąć, że przecież bywały też duże wydatki, kupował samochody, na których tracił, zapłacił za monitoring niemałą kwotę, a i od czasu do czasu zdarzały się jakieś większe wydatki z przyczyn losowych, które tam się na szkolne jakoś zdarzały. Warto przypomnieć, że według Moniki za grudzień 2019 majora firma, czyli tak naprawdę wynik reklam z kanału, wynik live'ów zrobionych w tym czasie, to było około 14 tysięcy złotych, czy na czysto, czy przychodu, tego nie wiemy. I gdyby nawet normalnie zarabiał 1/3 tego, to przy tak niskich kosztach życia mógł spokojnie odłożyć nawet znacznie więcej niż kwota, którą się wtedy chwalił. Z drugiej strony major, posiadając w teorii tak ogromny kapitał i nie mając problemu, żeby z dnia na dzień iść do komisu i kupić od ręki kolejnego rzęcha, krzycząc, że go stać i że on nie jest żadnym biedakiem, zwracał się do widzów o pożyczenie mu namiotu, bo on nie ma pieniędzy, a chce pojechać w góry. Zrzymał się, gdy trzeba było zapłacić rachunek za prąd, czy też dostawał szału na myśl, że trzeba będzie zapłacić parę stów za OC i krzyczał wtedy przez cały miesiąc, że trzeba będzie sprzedać samochód, monitoring i wszystko, żeby miał na te OC i podatki. I co, jak z tym wszystkim naprawdę było, to kolejna tajemnica, którą szkolna zamknęła przed nami prawdopodobnie na zawsze. 1 grudnia 2019 Meksyk idzie na szkolną nagrywać Konona, gdzie zastaje wściekłego majora, któremu Monika doniosła o treści jego ostatniego live. Gdyby to był Krzysiek, to major pewnie by na niego krzyczał i skakał z łapami, ale Meksyk to co innego. Podczas jednej z pierwszych grubszych afer dotyczącej paczki z Norwegii, major nagrał film, że paczka pewnie doszła, tylko Meksyk ją ukradł i sobie zabrał, a ich oszukał. Kiedy spotkali się na szkolnej twarzą w twarz, Meksyk wyjaśnił majora, który przestraszył się i przeprosił go za pomówienia i od tego czasu 00 JOR w relacjach twarzą w twarz nie fikał do Meksyka, więc i tu poprosił tylko, żeby Meksyk się wypowiedział na ten temat. Bo dowiedziałem się, bo Monika zadzwoniła do mnie, że po prostu, że Meksykano nagrał jakieś, po prostu, że ona mnie będzie wykorzystywała na pieniądze. Jakim prawem? Jak ona ma działalność, dobrze pracuje i po prostu, co byliśmy wczoraj w Kryfurze? Przepraszam bardzo, ale ty chyba mnie nie przerywaj, ośle. No, ty jak nagrywałeś z Meksykanem, to ja przerywałem? Prawda jest taka, tutaj powiem do pani Monika. Tak. Że bardzo dużo osób strasznie myśli o tym, co pani ma na celu właściwie, bo nie sądzę, że pani zakochała się w majorze na ubój, bo w to proszę pani Moniko, z całym szacunkiem do pani, ale nie uwierzę w to, to powiedziałem na filmiku. Natomiast co pani ma na celu? Czy pani chce trochę zabłysnąć, czy pani chce się nim zająć, może zaopiekować? Czy może dużo ludzi mówi, żeby major uważał, to nie są tylko moje słowa, przepraszam bardzo, że pani źle nie zrozumiała, żeby major uważał na swój portfel. To dokładnie, pani Miko, bardzo dużo osób mówi, dostałem bardzo dużo SMS-ów. Ja wiem, bo Sławek, przepraszam bardzo. Proszę bardzo, nawet major poświęca. Sławek, też wczoraj dzwoniłem, bo dowiedziałem się, nagrał jakiś film, że po prostu ona będzie mnie wykorzystywała, że mi po prostu pieniądze wszystkie będzie chciała zabrać. No właśnie, bardzo dużo pani Moniko, dużo bardzo osób o tym mówi. Co pani ma na celu? Trudno powiedzieć, jaki pani ma do pana nie. Majora. Ja się dla niej intencje. Się spodobałem. Ale co się spodobało twojego? Nie, ja się ogółem spodobałem dla niej. No ale coś było, coś nie było? Jak miało być od razu? Nie no, nie mówisz od razu. No. To skąd wiesz, że ty nie, się dla niej po prostu podoba? Była tutaj, porozmawialiśmy. Nie jedna kobieta u ciebie była. A to już dawno, o, była. A ty powiedział, że ja nawet żadnej za rękę nie trzymałem. A wysiedliśmy z samochodu, poszliśmy do Kryfura. No to już teraz trzymałeś. Gdzie byłeś? Nie, w Kryfurze wczoraj, no, bo kebaby. I po prostu... A tam zdjęcie ci zrobili. Tak. A ona była? Też. Nie, to ty koło koleżanki siedziałeś. Nie, to nie koleżanka, to ona właśnie. Garuda?
Nie. A, no. Ruda, tak. No. Tak jak ty. No, tak jak ja. I po prostu wyszliśmy z samochodu, bo ona w takich wysokich butach i po prostu od razu wzięła mnie pod rękę i chodziliśmy po całym sklepie i ochrona, nie ochrona, wszystko witała się. Właśnie ja mówię, o, tu teraz będzie majorowa. I ja powiem tak, jeżeli tak major przedstawia sytuację, to ja wam życzę wszystkiego najlepszego, ale nadal nie chcę mi się wierzyć, że się pani zakochała. Po prostu nie wierzę w to. I ja to mówię przy tej kamerze, przy majorze. Ja to nie wierzę, że jakieś są inne też intencje, jakie trudno zgadnąć, bo teraz większość ludzi po prostu zgaduje. Tak, tyle proszę pani. Ale to, jak to się mówi, Monika ma tyle czasu działalność, bo ona podatki ma swoją działalność podatkową, ma pracownicę. Nie, ja mam inną działalność, ja podatki płacę co miesiąc. No tak, no, zgadza się, no. I nawet powiedziałem, że o, jak będzie coś tego, to będziesz moją ogółem księgową. I ty będziesz wyprowadził się do Krakowa, rozumiem? A to zależy, jak to wszystko będzie, po prostu no to trzeba poczekać, to nie jest od razu, no, że raz, dzień. Drugi dzień się widzi z kobietą i po prostu obejmowałem, rozmawiałem i no, ale też, policzki. Ale mówiłeś to dzisiaj na filmie, że ona całowała też Krzyśka. U siebie na filmie mówiłeś. Ja oglądałem ten film dzisiaj rano. To, albo on. Przepraszam bardzo. Tak, przepraszam bardzo. Przepraszam ale bardzo. Ja słyszałem, ty mówisz, że ona całowała. Tak. No proszę tak. Bardzo, to jak to tak? To dobrze. Koło bramki. A no. Iza była 8 miesięcy. Sama ty też zazdrościłeś. Wiesz, tak. Wieszała się na mnie. Ona całowała. Na mnie wieszała się sama. Wieszała się. Tak. To, a co, ty wieszak jesteś? Chyba wiesza. To dobrze, tu więcej ona nie przyjedzie. Ona właśnie widziała ten film i była bardzo zła. To czemu? Ja powiedziałem, to majorze, ja mam do ciebie teraz pytanie. To może ona nie przyjeżdżać. Majorze, ja mam do ciebie pytanie teraz. Jest kobieta starsza. Przepraszam bardzo. Ja mam do ciebie, majorze, pytanie. Dlaczego ty, jak to twoja dziewczyna, to dlaczego ty ją nie odprowadzisz, tylko mówisz, weź odprowadź. Bo ja tutaj prosto, coś to się, miałem. To, zostałeś się a to nie mogłeś? Zostałeś się komputer. Twoje, przepraszam bardzo, nie, kurwa. Nie, przepraszam bardzo. Zostałeś komputer. Byli dwóch kolegów. Idziesz razem z kolegami, z nią i odprowadzasz, dobra. To pozbędziesz się mnie. Obiecuję ci, kurwa. Idź. Do świąt nie będziesz, kurwa, tu zdechniesz. A ona się wiesza się, kurwa. Tak, wiesza się, gówno prawda. No to po co się całuje? No to dzisiaj. Może na pożegnanie chciała policzek, a ty... Ona powiedziała, że... A ty już pchasz usta. Ja pcham usta? A to ja kobieta? No, że w usta. Musisz jej zapytać, o co chodzi. Ona przyjedzie dzisiaj i powie. No, ja dla niej też powiem. Dlaczego ty mnie całujesz? Dlaczego Majer ciebie nie wyprowadzi? Powiedz. Bo był bo Majer dwoma... Na komputerze. Przepraszam, nie na komputerze, ja co innego a robiłem. A na czym? A na czym ci? Mój się to interesuje. A. No tak! No, no trzeciego byś odpowiadał. Dobrze powiedział tak. Ty powiedziałeś, że mnie do więzienia zamkniesz. Ciekawe za co? Za, no. Ja się znęcam nad tobą. I? No, znęcam się nad tobą. Co? Czy to miałaś aferę, że ty ją całował, czy ona w końcu? Aferę miałeś czy nie? Ona na... No ja wyszedłem, a ty usiadłeś tutaj i... A tak nie było? Przepraszam bardzo. Ja wyszedłem na chwilę chyba załatwić się, a ty usiadłeś koło niej i obejmujesz. Tak, strach. Koło mnie. Ona kusi. Ona jest kusicielką. O, widzisz Majer? Ona jest kusicielką. Ja mówię, nie. Nawet przyszedłem te od dwóch, mówię, usiądź. No mówię, a po co ja mam siadać? Ja mam przesłuch. Skąd widzisz? Dlatego ludzie też tak po tym mogą źle myśleć o tej pani. Może i tak. Nie chcę tu jej obrażać, ale... Zobacz, fakty Krzysiek sam przedstawia. To dobrze, to... I powiem, to ja... Ona przyjedzie, ja powiem, dobra, przepraszam bardzo, ale nie możesz tu wejść, ja przyjadę do ciebie. Trzeba po prostu wyjaśnić, gdzie do Krakowa. No ja się wyprowadzę stąd. I powiem to, tak. Co to mnie nie stać, że, kurwa? Major, nie jedź po mnie, tylko jedź po... Zapytać się. Zapytać się kulturalnie. Tak. Dlaczego ona nie mówiła tam siadać? Ona, tak, dlaczego ty nie wyprowadzasz tak, ją do bramki? Dlaczego? Dlaczego? Jeszcze mnie lepiej. Ja będę tu siedzieć. Jeden i drugi na tutaj krześle. Siedział. To ja mówię, to weź, wypuść. Pożegnałem się. O tutaj chyba, w kuchni. Buziaka dałem. To trzeba wypuszczać samemu iść do bramki. Twoja dziewczyna? To ma
masz prawo wyprowadzać i całować. Ja tutaj pożegnałem się z jednym i z drugim, rękę podaliśmy i po prostu ją pocałowałem. Ona powiedziała, że dzisiaj przyjedzie, a on już tutaj po prostu... I powiem tak. I sam powiedziała, że kłamstwo. Majorze, nie jest po mnie, tylko zapytaj się swojej dziewczyny, dlaczego nakazała mnie siadać? Raz. Dwa. Dlaczego cię nie wyprowadzasz? To bierz ją. Sobie kule bierz ją, kurwa. Wyprowadzasz? Ja dole. Wyrwałeś 700 zł już od niej. Się, że tam w Carrefourze pod ręką... Ja nie mogłem? Życzę tobie powodzenia. Jak najlepsze rzeczy. I wyprowadzaj ją do bramki. I całuj się. To czy ja dziewczyna ten wyprowadzę? Tak. No najprostsze. Ja pożegnałem się chyba tutaj w kuchni. To nic w kuchni się żegra, się koło bramki się żegra. Prawda? No drzwi się twoje, a co, przeskoczy przez płot? Nie, otwiera się... bramę otwiera? Ten, co wyprowadza. Tak, tak. Bierzesz kluczy swoje, otwierasz. No stoi, dobra. Całujesz w rękę, w policzki. Zaraz obejrzy. Z panią Moniką, wyjaśnij. No, ona przyjedzie i ja z nią porozmawiam. No. Jak po prostu tak ona będzie robiła się... tuliła do jakichś facetów, to mnie taka kobieta nie interesuje. I proste, na ten temat to mogłem powiedzieć. W pewnych kręgach mówiło się, że powodem, dla którego Pinokio nie odprowadził Moniki do bramki, był fakt, że jej wizyta tak go rozgrzała, iż poszedł się natychmiast schłodzić do łazienki, gdzie strugał się jak wariat, o czym Krzysio się dowiedział i w pewien sposób tutaj, jak posłuchacie, to Krzysiek wypowiada się w taki sposób właśnie typu wiem, ale nie powiem. Również tego samego dnia farmianin ma zamiar odchudzić się do przesady na złość widzą. Macie co robić? To na komputerkach, a damy, wyślemy liścik. Do kogo? Do bębena. Już znowu bęben. A ja wam pokażę, czy ja bęben. Ja już pokazywałem, co ja jako herbatkę piję. Przychód. Odchudzającą. I już nie raz jedną osobą, ale schudłeś. Tak. I będę pić po trzy teraz herbatki, żeby tym bardziej schudł. Tym bardziej, żeby chudł. Tym bardziej, żeby i schudnę do ostatniej kości. I będzie wam okej. Okay. Będziecie cieszyć się, radować się. I będzie wesele wtedy. Będzie taniec, będziecie tańczyć z buteleczkami, z piweczkiem, z wódeczką. No ja nie piję. Śpiewać wesołe pioseneczki. Krzysiu wieloma spektakularnymi zejściami już nas straszył, ale prędzej pójdzie do pracy, niż umrze z głodu. A biorąc pod uwagę, że zrobi wszystko, by tylko nie pójść do pracy, to w zasadzie możemy być o niego spokojni. Tym bardziej, że te słynne herbatki odchudzające są prawdopodobnie z dodatkiem 4 czubatych łyżek cukru. Tak dla smaku. 3 grudnia major był przesłuchiwany na komisariacie 3 pod zarzutem znęcania się nad Krzysztofem Caborodo. Na szczęście po powrocie do domu dyskutuje z kulturą i elegancją oraz wspomina, że pani policjantka była tak miła, że on właściwie tam nic nie musiał wypisywać i podpisywać, ona wszystko za niego zrobiła. No, byłem na komendzie, to po prostu kobieta mnie przesłuchiwała 10 minut. Po prostu na kartce napisała wyjaśnienie, bo ktoś maila puścił na policję, że ja się na Krzysiu znęcam, a Krzysiu był wcześniej i po prostu powiedział, że takiego nie jest, że nieraz jest kłótnia, czy co, a po prostu to jak ja sam nagrywam, to widzicie, jest wszystko okej, okay, normalnie, a jak on przyjdzie, o, tego zapalę. Za mocno, a to nic, a to trzeba poczekać, właśnie te roboty. A policjantka, ładna policjantka. Bo oni wyłapują, ja ci powiedziałem ile razy, jak ja nagrywam, to żebyś ty się nie odzywał. Ale ty po prostu tak ważysz i łapy zimno. Nie, ta ręka skaleczona to już bez przerwy zimno jest. Blisko jest zodiak. Się kupuje, a ty kupujesz. Raz na jakiś czas, o, świeżutki chlebek. O. Serek kupiłem, masełko świeże, a nie masełko. No chciałem, bo będzie na pewno oglądała, to też zadzwonię, że do Moniki, że po prostu to policja dostała maila, czy ja na właśnie Lajta, czy jakiś film, że po prostu ja źle, że ja ubliżam, czy nie wiadomo co.
i po prostu o taka kartka była, biała, sama i nawet nie podpisywałem się. Sama napisała pach, 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 że to i nie ma takiego czegoś. Gogiel bogiel to jest taki. A właśnie dzisiaj mówiła moja Monika, że ona kupuje warzywa i po prostu robi gogiel mogiel różnymi tymi, a tu właśnie jest malina, różne witaminy tutaj są. Że właśnie mówiłem dla policjantki, że może, że poznałem wspaniałą właśnie kobietę, że ona z Krakowa jest i ogółem jak będę się po prostu wyprowadzał, to poinformuję ich, że po prostu, żeby oni nie patrzyli na jakieś fałszywe po prostu wypowiedzi od innych ludzi. Na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i dobrego wieczoru. 7 grudnia o godzinie 10.15 według Krzyśka zapadł wyrok sądowy skazujący majora na terapię alkoholową i zabraniający mu spożywania. W tym okresie major nitrotripował, upadlał się i w zasadzie wszystko wskazywało na to, że żadna terapia i tak już mu nie pomoże. Nie wspominając, że skierowanie jak zwykle było nieprawidłowe. Major sam już od dawna buntował się przed terapiami od alkoholu, bo ten nie stanowił dla niego aż takiego problemu, a za to musiał stawiać się regularnie na spotkania i być na nich trzeźwy, no jak również na filmach i live'ach musiał sprawiać takie wrażenie, co po prostu mogło wzbudzać w nim takie poczucie osaczenia i całkowitej kontroli. Szczególnie jeśli dodasz do tego wszystkiego warmianina, który wiedząc o tych okolicznościach tylko czeka, kiedy zagrać tym jako kartą przetargową lub podstawą do szantażu. Major nie tak dawno wrócił z terapii alkoholowej, a jakże w choroszczy, załatwionej przez Barneya, która oczywiście nic mu nie dała, ale podwyższa to stopień jego irytacji i złości na decyzję sądu, bo on przecież na terapii już był i ukończył. 7 grudnia 2000 roku o godzinie 10.15 zapadł wyrokiem, że nie masz prawa spożywać żadnego alkoholu, masz na terapię chodzić, a ty spiczasz. 9 grudnia dochodzi do kolejnego pobicia Krzysztofa Kononowicza, tym razem przez bandę Czerwonego Kapturka. Szerzej omówimy to w kolejnej części, a tymczasem zwracam się do widzów. Jeśli ktoś prowadził archiwizację zdjęć, filmów, wydarzeń lub po prostu chce przypomnieć z jego punktu widzenia jakieś istotne wydarzenie, aby nie było zapomniane, to zapraszam do kontaktu pod adresem sztabkononowicz2020@wp.pl. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca. Mam nadzieję, że w następnym odcinku już będziemy się słyszeli lepiej. Teraz niestety nagrywałem na sprzęcie zastępczym audio i niestety wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że w przyszłym będzie lepiej. Jeszcze raz dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Mój zegarek, zobacz, zabrali. Nie są warty. Zegarek się nie mają. Monitoringu nie ma i wiesz, koniec. O tu mnie przyłapali, bo ja szedłem po drzewo. O 20, po 20 parę minut. Major poszedł, pato szukał, jego w lesie nie ma. No nie ma. Poszedł pieniądze, wszystko. Wiesz, nie ma nawet do telewizora tej dekodera. No. Laptopa nie zabrali. Co? Laptopa nie. Chcieli tamto powiedzieć. Jak szczelnie. Kamery moje dobrze, że nie zabrali. To oni przyszli tylko monitoring?